Siemankowicowie, wracamy do serii Ku chwale niewymiennych. I ostatnia niewymienna karta, którą w tym odcinku trafiłem z paczki z ikoną Prime. Słuchajcie, robi wrażenie, robi robotę. Ten japoński samuraj demolował wszystkich rywali Food Champions. Zastanawiajcie się, jak to jest możliwe, zostawcie łapkę w górę i oglądajcie ten materiał. Pisz kod i odbierz 10 zł rabatów w sklepie arsen.pl. Dobra, mamy ładnych kilka paczek na start tego odcinka. Po czym zrobimy sobie ikonę Prime, która wyszła w niedzielę o godzinie 19. Jest WCO ikonę Prime tutaj na kuchwale niewymiennych i byłoby cudownie trafić lewego obrońcę niewymiennego w Prime. Roberto Carlos, tak dokładnie o nim myślę. Przydałby się tutaj jeszcze jakieś overale, zrobimy sobie tą ikonkę. I kogo trafimy, to będziemy zadowoleni. Naprawdę, nie będę narzekać. Tutaj mamy Kosticia, ale najlepiej byłoby tego Carlosa właśnie. Najlepiej byłoby tego Carlosa. Paczka Team of the Week Premium. Ojej, oplułem się normalnie mówiąc to. To jeszcze z ostatniego Food Champion zachowana. Mamy Walkera Petersa 8-4. Bing, leci pierwsze wyzwanko o skład o cenie 87. Najdroższe wyzwanie. Musiałem kupić, słuchajcie, Edersona, Ramosa i Oblaka. Także troszeczkę się wykosztowaliśmy, ale po to są te monety na tym koncie zbierane. No, taka prawda, taka prawda. Także sobie tutaj od razu otworzymy mieszaną paczkę piłkarzy Prime. Może jakiś walkout wpadnie potrzebny do... Nie było tematu. Leci składzior numer 2 o cenie 8-6. I znowuż, odkupiliśmy się. Była bańka 100 na koncie, jest troszeczkę poniżej 800 tysięcy, czyli już wydaliśmy 320 tysięcy na SBC opaczkę z ikoną Prime. Teraz ocenimy Alvaro Morata, którego przed chwilą przepaliliśmy. I za chwileczkę pewnie znowu przepalimy w wyzwaniu 84. Halo, halo widzowie, ikonka Prime zrobiona na kuchwale niewymiennych. I to jest top sytuacja, bo za chwileczkę tutaj trafimy nikogo innego jak Roberto Carlosa w wersji Prime. Roberto Carlosa w wersji Prime. Tak bym sobie tutaj zażyczył. Jeszcze otworzymy tą paczuszkę tam za 84+, ale to tam powiedzmy, że ma mniejsze znaczenie w tym momencie. Dobra, do klubu. Zasówka. Oj, słabe. Tam głosy były. Słaba wrzawa, można powiedzieć. Ożeż kurcze pieczone. Niesamowite to jest. No to jest ta kata jak nic. Czy takim Gilbertem grać na Elo? Czy on odda w ogóle jakoś? Powinien być całkiem solidny. Dobra, na kata za Thierry'ego Henry. Bardzo proszę. On będzie karał strasznie. Dobra, czas nazwa. Nowa nazwa serii będzie. Nakata to glory. Marzyłem o nim. Niewymiennym. Marzyłem o nim, naprawdę. Wymarzyłem sobie tą kartę. Damy mu myśliwego i gramy nim na ataku. Nakata to glory. To jest ten moment, gdy gwiazdy zabłysną na murawach FIFA Ultimate Team. Ku chwale Nakaty. O kurczę, co jest? Pewnie gościu wybije sobie za linię. Aha, dobra. Gościu, i tylko mi nabijasz mecz na Nakacie, gdzie on już miał być ze 3 bramki z tobą. Nakata pierwsze spotkanie już zagrał. Niestety bez bramki, bez asysty, no ale co zrobić w takich sytuacjach? Gościu się wystraszył Nakaty, ewidentnie, też mi się tak wydaje. Szmuc, Kimpembe. Na środku obrony. Oj, Nakata już tam poczuł. Poczuł się. Nakata. Jest pierwszy kontakt z piłką. On tak wchodzi na boisko w FIFA Ultimate Team. Całe boisko. Rywale uciekają. Gdy potężny Japoniec ich zaatakuje. 1-0 bilans. Jazda. Nakata. Jazda. Backstreet. Moes. I Campbell z Upamecano na środku obrony. Oj. Nakata czuje krew. Hidetoshi. Nakata. Ajajaj. Rywal nawet nie próbuje. On nawet nie próbuje, bo on wie, że tutaj byłby stomp. I kolejny mecz wygrany. Na 3 rywali. Jeden popełnił dezercję od razu. Drugi został skręcony przez Nakatę, a trzeci, jak tylko zobaczył ten skład, no to jakby wiedział, że nie ma w ogóle co rywalizować. Lecimy
Nakata na Viking Lions i Totti Donnarumma na bramce. Oj, będzie kapitulacja. Nakata! On jest za mocny! Hidetoshi Nakata! Na razie nie strzela Eusebio, nie strzela Ronaldinho, strzela Nakata. Ma coś w sobie ta karta, zdecydowanie. O, jakbyś to strzelił! Saliba! Eusebio! 1-0! A nie 2-0, Boże, co ja gadam? Ale kiedy my strzeliśmy pierwszą bramkę? W ogóle zapomniałem o niej. 2-0? Kto strzelił tą pierwszą bramkę? A Nakata! O Boże, zapomniałem o tym, że on jest tak mocarny. I że tu strzelił tą bramkę. Kompletnie o nim zapomniałem. Brawo, brawo Nakata. Lecimy z Nakatą. Po 20-0. Stop sweeting. No spoko, gościu. Zobaczymy, jak Nakata na ciebie wyskoczy. No karny! Oczywiście, że tak. Nakata sfaulowany. I sam poszkodowany musi wymierzyć sprawiedliwość. Nakata! Pewnie w środek. Brawo, Nakata. Nakata świetna, rozrzucająca piłka. Foden! Ależ bombnął. Ależ gruchnął, ale niestety w słupek. Nakata! Too strong. GG! Nakata dołożył swoje dwie brameczki i tu nam daje zwycięstwo. Czwarte. W czempionach. Dobra. Daniel, bierzesz to na klatę. Logan Cappuccino. Bardzo proszę. I cyk. Maldini. Wiesz, kto to jest, Daniel. To jest gość do twojego pierwszego składu. No i nice. Czekaj, jeszcze ci tylko zrobię kładzie poprawkę małą. No. Myślę, że Dinho out. A tutaj... O. No. I teraz to jakoś wygląda. Dzięki wielkie, Danielo. Trzymaj się. Jak dwa razy z rzędu trafiłem na katę, kusi na głównym kącie zrobić go. New Caledonia. Tu już jest dobra obrona. Potem bez stylu gry. On nie potrzebuje stylu gry. Bo ja mu narzucam mój własny styl gry. Po co mu jakiś inny styl gry, chłopie? Karny? Oczywiście, że tak. Nakata mistrz w wymuszaniu. Jedenastek. I sobie spokojnie strzela znowu w środek. My się śmiejemy, a Nakata na razie król strzelców Food Champions i to ze znaczną przewagą. Znaczną. Nakata! 2-0! Nakata! Demolition. To jest po prostu demolka w wykonaniu tego zawodnika. 5 meczów zagrał w Food Champions, tak? 5 meczów to było. Bo tego pierwszego nie liczymy, wiadomo, bo tam gościu wyszedł. 5 meczów. 5 meczów, 6 bramek. Nakata na napadzie. Jak zakończyło się to Food Champions i jak wyglądały nagrody, to już w kolejnym odcinku Kuchwalenie Wymiennych. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dziękuję za dziś.